Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim włączyli się do projektu e-wolontariat, organizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego, w ramach którego zbierają książki na cele charytatywne. Do akcji włączyć się mogą wszyscy mieszkańcy. Zbieramy książki na cele charytatywne. To akcja prowadzona przez sędziszowskich licealistów pod okiem koordynatora nauczyciela języka polskiego Agnieszki Kwaśniak. Jest jednym z elementów włączenia się do projektu e-wolontariat. Celem e-wolontariatu jest rozszerzenie możliwości tradycyjnego pomagania. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii e-wolontariat znacznie zwiększa zasięg i pole działań w projektach i akcjach charytatywnych. Skąd się wzięła inicjatywa? Mianowicie do szkoły przyszło zaproszenie od Centrum Rozwoju Lokalnego. To jest organizacja pozarządowa działająca w Zawierciu, gdzie wystosowano prośbę do uczniów, by przystąpili do e-wolontariatu. No i uczniowie zgłosili zainteresowanie, zaproponowali mi, żebym została koordynatorem tej grupy i przystąpiliśmy do pierwszego zadania, no właśnie do tej zbiórki książek. Wygląda to tak, że co jakiś czas dostajemy od centrum zadania, na przykład właśnie związane z zbiórką książek. I te zadania dostajemy przez maila. Wykonujemy to w takim zakresie, w jakim się da, w jakim możemy. No i następnie dostajemy za 3-4 dni taki formularz do wypełnienia, gdzie piszemy takie sprawozdanie, jak udało się to nam zorganizować, co zrobiliśmy, żeby wspomóc tą akcję. Zbierane są książki w dobrym stanie o różnej tematyce, popularno-naukowe, dla dzieci, wiersze czy powieści. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wysyłamy informacje o zbiórce do różnych instytucji, do znajomych, do rodziny i dostajemy dużo odpowiedzi i dużo książek, które właśnie mamy tutaj w miejscu naszej zbiórki. Akcja potrwa co najmniej do 22 marca. Wspomóc licealistów w ich działaniach może każdy z nas. Wszyscy mogą się włączyć w naszą akcję. I jak to mogą zrobić? Przywozić książki wszelkiego rodzaju do naszego liceum i w holu stoją kartony. I można oddawać tam swoje książki. Młodzież sędziszowskiego ogólniaka, przystępując do e-wolontariatu, po raz kolejny udowodniła, że lubi i chce pomagać. Od 16 lat mamy już szkolne koło Caritas. No i właśnie te działania, które obecnie podejmujemy, również możemy podpiąć właśnie pod tą działalność szkolnego koła Caritas. Wiadomo, no inna forma działania w tej chwili ze względu na pandemię, no nie jest taka w terenie, nie jest taka oficjalna, nie mamy oczywiście uczniów tak do dyspozycji, ale mówię, jest tutaj ta akcja w tej chwili, trwająca równocześnie zbiórka produktów na schronisko dla zwierząt również się odbywa w tej chwili. Także naprawdę młodzież jest bardzo chętna tutaj do pracy charytatywnej, wolontariackiej. Stwierdziłam, że to będzie fajna alternatywa, no bo wiadomo, że jako tak Caritas teraz ma bardziej ograniczone działanie, a za pomocą tego e-wolontariatu i właśnie przez to, że to wszystko się odbywa w formie zdalnej i elektronicznej, no jest to jakaś okazja, żeby wesprzeć, no choćby nawet to schronisko albo programy edukacyjne, bez konieczności spotykania się w większych grupach. W akcję zaangażowałem się z tego powodu, że zachęciła mnie forma zdalna. Nie muszę wychodzić z domu, a mogę pomagać i mam z tego dużą satysfakcję. Czuję taką satysfakcję, że mogłam zrobić dla kogoś coś dobrego i po prostu się właśnie dla kogoś poświęcić i widzę u drugiej osoby ten uśmiech i jakoś mnie to tak zadowala. Pomaganie tak naprawdę często nic nie kosztuje, a daje wiele radości i satysfakcji. Pomóż i ty. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Sędziszowa i okolic do składania książek w naszym liceum. Wtedy możecie wspomóc akcje charytatywne oraz pozbyć się niepotrzebnych dla was książek. Dziękujemy.